karate występuje ukłon. Ukłon do partnera, ukłon, kiedy wchodzimy na salę treningową, ukłon, kiedy zaczynamy trening na zbiórce. Wygląda on w ten sposób. Po co robimy ukłon? Ukłon jest po to, żeby oddać szacunek drugiej osobie, kiedy na przykład zaczynamy z kimś ćwiczyć. Kiedy wchodzimy na salę, robimy ukłon, oddając szacunek miejscu, w którym za chwileczkę będziemy trenować. Kiedy stoimy na zbiórce, tak samo robimy ukłon, na przykład do senseja, a później robimy ukłon do wszystkich ćwiczących. Ukłon jest bardzo ważny. Nieważne, czy wygrywasz jakiś pojedynek, czy go przegrywasz, ukłon, hop, pozwala oddać respekt. Jeżeli przegrałeś walkę, robiąc ukłon, dziękujesz swojemu partnerowi za lekcję, którą właśnie otrzymałeś. A jeżeli wygrałeś, kłaniasz się swojemu partnerowi dlatego, że pozwolił ci nie przegrać. Bo ideą w karate jest nie to, żeby wygrać, tylko żeby nie przegrać. Os.